Dzień doberek wszystkim. Entrelak, a raczej połączenie entrelaka z jerseyem wzbudziło duże zainteresowanie moje, jak i wasze. I w związku z tym chciałabym wam pokazać, jak podejść do dzianiny, której wychodzimy z jerseyu w entrelaka. I ogólnie warto umieć budować trójkąty, prostokąty, narożne trójkąty. W różnych kierunkach to się dzierga. Dużo jest łączenia oczko do oczka, czyli przeciągania, wyrabiania nowego oczka z jednego oczka, też warto umieć. I bluzeczka, w której wykorzystane było 1,5 motka włóczki akari. Korpus jerseyowy był dziergany na drutach numer 4. Karczek na 3,75. Tak, zmniejszamy druty, rozmiar drutów w entrelaku w stosunku do jerseyu, ponieważ entrelak poszerza dzianinę. Cała inspiracja wzięta była z tej oto gazety. Noro numer 24. Tak wygląda okładka tej gazety. Jest to model numer 11, nazywa się Korsarz. Tutaj rzut oka, cóż to tak przywołało mój wzrok, ten projekt, jak wygląda w gazetce, wygląda w ten oto sposób. To o niego chodzi. Zapominamy w tym momencie o tych ażurach tutaj, nie patrzymy na to. Najpierw warto umieć się nauczyć, a ja wam pomogę w tej nauce. Podejść do przejścia z jerseyu w entrelakową kostkę, z której możemy sobie zbudować piękne koce, powstają szale, chusty, w której taki liść na środku, był jakiś taki szał na dzierganie tej chusty, chyba Diana się nazywała, ten model, ten przepis na chustę, etui na poduszkę, etui na cokolwiek, które bywa filcowane i wtedy jest takie, ta kostka jest zwarta i fajne wykończenie, na przykład sofy taka poduszka stanowi. No ale wracając do kostki. Mam próbkę z włóczki Mestery, jest to piękna włóczka wielokolorowa firmy Lankyams. I tutaj mam na drutach numer 7, mam próbkę, to jest próbka na 20 oczek, ponieważ moje elementy buduję na 5 oczek. W związku z tym, no jeżeli to zawsze musimy sobie tak obliczyć, że wiedzieć na ile chcemy kostkę, i musi ta ilość oczek na drutach musi być podzielna przez tę kostkę. Czyli jak tutaj mamy, jak chciałam mieć na 5 oczek, no to wielokrotność 5 i akurat mam 20. W tym wypadku w grę nie wchodzą oczka brzegowe. Tu zapominamy o nich, ponieważ każde oczko bierze udział we wzorze. Tak to nazwę. W przepisie z gazety Noro po części jerseyowej było w ostatnim rzędzie prawym, czyli w takim rzędzie, w którym przerabiamy oczka na prawo, były zabrane, było 98 na część jerseyową, a wyżej już było tylko 81, bo mamy 8 kostek po 8 oczek, więc to jest 81 oczek, więc było zabrane 17 oczek. Po to, bo jak widzicie, entrelak poszerza dzianinę w stosunku do tego jerseyu. W przepisie jest informacja, by po części jerseyowej zmniejszyć rozmiar drutów. Właśnie robimy to po to, by to był, był to prawie prostokąt. Ja odeszłam od tej sugestii, by to tak było. Mało tego, ja już sobie taliowałam bluzeczkę, po to, by mieć po prostu zaznaczoną talię. Tutaj jest wykrój. Ten wykrój mówi wszystko. Często o tym mówię, że na dzianinę zawsze patrzę najpierw poprzez wykrój i on mówi nam o centymetrach, mówi o co tu się dzieje, widzimy gdzie, w którym miejscu ma być otwór na ręce, tu jest ta kreska, tutaj ta przerywana linia to jest to wejście z entrelakiem i tu jest tylko delikatne poszerzenie.
Ja oczek nie zamykałam pomiędzy częścią jerseyową a entrelakiem. Przeszłam na mniejsze druty i dzięki temu mam taki mini rękawek, taka szersza, widzicie jak to wygląda, to jest takie, tak się rozłożyło w ten sposób. No i tutaj to do tego właśnie też taką próbkę Wam pokazuję, byście miały pojęcie, co powoduje nie zamknięcie oczek, że to się nam rozłoży i będziemy kontynuować to w górę, to będzie takie delikatnie rozłożone. Oczywiście jak to się później namoczy i ułoży, czyli wszystko będzie takie sprężynujące i elastyczne i to tak ładnie rozciągnę, to oczywiście, że zachowa się ten kształt, ale on będzie taki już spłaszczony, że tak to nazwę. I teraz tak, przechodzimy do meritum. Budujemy najpierw trójkąty na bazie jerseyu, budujemy trójkąty, cztery trójkąty. Na tych trójkątach bazowych, onatych, budujemy krawędź, czyli na krawędzi widzimy trójkąt. Następnie nabieramy oczka z tego trójkątu i idziemy z prostokątem, w tym samym czasie zamykając oczka temu tutaj. I wtedy mamy zamknięte tu, zbudowane to. I tak budujemy. I teraz Wam pokażę już na innej próbce, bo ponieważ ta próbka mi tutaj służy do pokazania, jak się buduje trójkąt narożny, ale tutaj to wyjście z jerseyu na te bazowe trójkąty. Próbka moja jest z włóczki Frida. I tutaj zastosowałam zamknięcie oczek. Chcę mieć bazowy na 6 oczek. Tam miałam na 5, to była gruba włóczka. Tutaj mam cieńszą włóczkę, cieńsze druty, więc na 6 oczek. Miałam 30 oczek i w ostatnim prawym rzędzie zamknęłam 6 oczek po to, by mieć 24. Czyli sobie tam podzieliłam 24 na 6. No i tak lecimy z robotą. Budowanie w tej dzianinie odbywa się na lewej stronie robótki. Robótka jest dziergana w częściach. I teraz tak, no lecimy. Dwa oczka lewe, dwa oczka prawe. Odwracamy. Tu będzie dużo odwracania. Teraz mamy trzy oczka lewe. Dwa, czyli zabieram to oczko, które tutaj mam na lewym drucie. Po prostu wciągam je w ten bazowy trójkąt. Teraz mam trzy oczka prawe. Dbam, tutaj nie ma oczek brzegowych, tutaj każde oczko jest przerabiane, więc muszę o nie dbać, czyli tak dociągam, przerabiam je, staram się, by krawędź była schludna, ponieważ krawędź ma ogromne znaczenie, gdyż w entrelaku nabiera się oczka z krawędzi. Teraz mam cztery oczka, czyli zawsze o jedno oczko się przesuwam. Cztery oczka. Odwracam robótkę, przerabiam je jako prawe. Raz, dwa, trzy i cztery. Odwracam robótkę. No wiecie, to teraz będę miała pięć oczek. Jedno lewe, drugie lewe, trzy, cztery i pięć. Odwracam robótkę. Pięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwracam robótkę. Teraz będę miała sześć oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Czyli już mi się lampka zapaliła. Aho, mam jeden trójkąt. Tak. Mam go, czyli teraz płynnie przechodzę do trójkątu numer 2, do trójkąta numer 2. Przerabiam dwa oczka, raz i dwa. Odwracam robótkę. Przerabiam dwa prawe, raz i dwa. Odwracam robótkę. Przerabiam raz, dwa i trzy. Odwracam robótkę. Przerabiam raz, dwa i trzy. Odwracam, przerabiam lewe, raz, dwa, trzy i cztery. Odwracam robótkę, raz, dwa, trzy i cztery. Odwracam, teraz będę miała pięć,
Już tutaj tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwracam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz będę miała sześć oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Zobaczcie. Mam już dwie części. Mam, to jest lewa strona robótki. Powtarzam ten etap, jeszcze będę musiała to zrobić dwa razy. Dwa lewe, odwracam. Dwa prawe, odwracam. Trzy lewe, raz, dwa. Trzy lewe, odwracam. Trzy prawe, raz, dwa i trzy. Odwracam. Cztery będą. Raz, dwa, trzy i cztery. Odwracam. Raz, dwa, trzy i cztery. Odwracam. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Odwracam. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Odwracam. I będę miała sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Mam trzeci gotowy i to wygląda w ten sposób. Na razie powiedziałabym, nie wygląda, raczej tworzy pewien fundament. Tutaj widzę, tutaj mam dwa, cztery, sześć, dwa, cztery, sześć, dwa, cztery, sześć, dwa, cztery, a tu widzę, że mam jedno oczko za dużo, a to nic, to gdzieś je zgubię. Lecimy raz i tutaj załóżmy, że to są dwa oczka, odwracam. To jest tylko próbka, więc miejcie to na uwadze. Dwa odwróciłam, teraz będę miała trzy lewe. Raz, dwa i trzy. Trzy prawe, raz, dwa i trzy. Teraz mam raz, dwa, trzy i cztery. Cztery lewe, teraz mam cztery prawe. Raz, dwa, trzy i cztery. Teraz odwracam, mam raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Odwrócę i mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwracam i to jest ostatni rząd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jest pierwsza trudność, jaka występuje w dzierganiu takiej bluzeczki, czyli wyobrażenie sobie, jak przejść z jerseyu. Miałam tutaj jersey, widziałyście to, na, jak to było, że kiedy jeszcze nie było tych trójkątów i to, jak się wszystko ułoży, to to w dzianinie będzie wyglądało jak trójkąt. Na razie nie wygląda, to fakt, nie wygląda, przyznaję, że absolutnie nie wygląda, ale przejdę do tej drugiej próbki, w której to wygląda już, więc tutaj już wiecie jak. Było w ostatnim prawym rzędzie, zamknęłam z 30, przeszłam na 24 oczka, czyli zamknęłam 6 oczek, po to, by się to bardzo nie powiększyło, czyli nie rozeszło się w ten sposób, co można wykorzystać jako zaletę, czyli będziemy mieć takie rękawki mini, albo jeżeli nie chcemy tego mieć, to trzeba oczka zamknąć i przejść na mniejsze druty. Tutaj tego nie wykonałam, ale to jest po to, żebyście widziały, jak z jerseyu przejść na trójkąty. Tę próbkę odkładam. I teraz zobaczcie. Teraz wchodzimy już w tę grubszą wersję. Tutaj mam na 5 oczek. Te elementy są na 5. Łączna ilość oczek to jest 20. Tutaj nic nie było zamykane, więc ten etrap będzie się tak takie półksiężyc układać. I to jest tak. Wiecie już. Zobaczcie. Tutaj przygotowałam sobie kartkę w kratkę, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Że tutaj budujemy sobie, najpierw budujemy trójkąty. W tym momencie
I tutaj mamy aktywne oczka, tak to nazwijmy, robocze, otwarte oczka. I w tym momencie musimy zbudować tutaj trójkąt, który po pierwsze zamknie nam te oczka, a po drugie stworzy podwaliny dla następnego rzędu, ponieważ tutaj budowanie krawędzi odbywa się, że w jedną krawędź zamykamy oczka z istniejących oczek, które mamy na drutach, a drugi tworzy nam, dbamy o higienę krawędzi, czyli o oczko, to ostatnie oczko, żeby ono było ładne, ponieważ ono nam zrobi, później będziemy nabierać z tej krawędzi tutaj. Więc warto jest, żeby taka krawędź, później budujemy, prawda? To idzie w ten sposób, w ten sposób. Tak to się układa i tutaj popatrzcie. Teraz jestem na etapie, w której muszę zrobić narożny trójkąt. To jest ten fragment. Tu już mam jeden zrobiony, ale teraz potrzebuję drugi. Taki oto narożny trójkąt. Więc przystępujemy do tworzenia narożnego trójkąta. Więc tutaj to jest na 5 oczek. Tak, na 5. Wszędzie jest po 5 oczek. Więc teraz tak, przerabiamy. Jedno oczko prawe, drugie oczko prawe. Odwracam robótkę. Przerabiam dwa oczka lewe. Raz i dwa. Dwa oczka lewe. Teraz musi mi tych oczek przybywać, bo ja tutaj będę zamykała oczka, więc żeby przybywało mi ich, nie były dwa. W związku z tym z jednego oczka, tego pierwszego, przerabiam je od przodu i od tyłu, czyli przybywa mi jedno oczko. Następne oczko, to jest to tutaj ta krawędź, która połączy się z tą częścią, robię to jako przeciągnięcie, tak, przeciągnięcie, czyli jedno przekładam, następne przerabiam i przeciągam przez oczko zdjęte. Odwracam robótkę. Mam teraz trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. Odwracam robótkę. Z jednego oczka wyrabiam dwa oczka, czyli od przodu i nie zdejmując, wkuwam się od tyłu w oczko i mam dwa oczka. Jedno prawe i przeciągnięcie. Na drucie prawym mam teraz cztery oczka. Wiem, że muszę mieć ich pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz z pierwszego oczka wyrabiam dwa oczka. Raz i dwa. I mamy raz, dwa i to oczko łączę z tym oczkiem. Wiemy już, jak zbudować krawędź poprzez trójkąt. I teraz widzimy taki etap robótki. Mamy tutaj prostokąt, z którym nie wiemy, co zrobić, krawędź, i mamy oczka. No to trzeba do tego podejść w ten sposób. Musimy z tej krawędzi, która tutaj jest, nabrać pięć oczek. Wkuwamy się, właśnie dlatego potrzebna jest ładna krawędź, żeby się było ładnie, można było wkuć. Ja się wkuwam nie w ostatnią nitkę, tylko w takie oczko, które no, tutaj funkcjonuje. Tutaj mam dwa, tutaj mam trzy, cztery. Same musicie sobie wypracować to miejsce wkucia, które Wam najbardziej odpowiada. Odwracam robótkę i wyrabiam pięć oczek lewych. Raz, dwa, trzy, ja tutaj miałam cztery, raz, dwa, cztery, pięć. O jedno oczko miałam za mało, więc już się wycofuję z tego i dorabiam sobie jeszcze jedno. Tutaj, ok. Jeszcze je przeliczę, żeby mi się tu zgadzało. To jest tak, dwa, cztery, pięć, to jest ten trójkąt. Dwa, cztery, pięć, zgadza się. I teraz mam pięć oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Odwracam robótkę i mam raz, dwa, trzy, cztery prawe
I to ostatnie oczko łączę z tym prostokątem, który miałam na lewym drucie poprzez przeciągnięcie. Odwracam robótkę i mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek lewych. Odwracam robótkę i wykonuję cztery oczka prawe, raz, dwa, trzy, cztery i ostatnie, jakie mam na prawym drucie, łączę z tym, które mam na lewym jako przeciągnięcie. Odwracam robótkę. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Było pięć lewych, teraz mam cztery prawe, raz, dwa, trzy, cztery. Łączę z tym, który mam na drutach. Odwracam robótkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwracam robótkę. Łączę z tym dwa, trzy, cztery prawe. I to piąte łączę z tym, które mam na drutach. Na drucie lewym. To wygląda teraz tak. Odwracam robótkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwracam robótkę. Mam cztery prawe. Raz, dwa, trzy, cztery. I to oczko łączę tutaj z tym oto oczkiem ostatnim. Zbudowałam na ekranie tutaj bazowy tutaj krawędź trójkątną. To jest trójkąt, taki on tak może jeszcze nie wygląda, ale to później jak będzie dołączony, to będzie widoczne jako trójkąt. I taki bazowy prostokąt. Następny mój ruch to będzie nabranie oczek z tej krawędzi w ilości pięciu. Wkuwam się w oczka. Raz, dwa, trzy. 4 i 5. 5 oczek. Odwracam robótkę. No muszę to tyle razy powtórzyć, to nabieranie, ile mam prostokątów na drucie. Tutaj to z tyłu wygląda w ten sposób. Pamiętamy, że próbka jest niewyprana, więc powiedziałabym, ma prawo jeszcze nie wyglądać. 3, 4, 5. Odwracam. Raz, dwa. 3, 4, łączę z oczkiem, które było na lewym drucie od tego zielonego prostokąta. No prostokąty są, to nie kwadraty. Raz, 2, 3, 4, 5, odwracam. Mamy raz, 2, 3, 4, łączę z tym, które mam na drutach. Odwracam. Tak jak mówiłam, tutaj mamy dużo odwracania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwracam. Raz, dwa, trzy, cztery. Łączę z tym, które mam na drutach. Odwracam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwracam. Raz, dwa, 3, 4, łączę, 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 jest, odwracam, raz, 2, 3, 4, 5, odwracam, raz, 2, 3, 4, łączę poprzez przeciągnięcie, mam następny element, wygląda to tak, jak widzicie, przybywa pięterek. I to wygląda tak śmiesznie z tymi dziurami. Zostaje mi tutaj zrobienie jeszcze dwóch elementów. Nabieram pięć oczek. Raz. Tutaj w oczko się wkuć, nie w niteczkę. Raz. Dwa. Może to sobie trzeba wycyrklować. Trzy. Cztery. I pięć. I myślę, że w tym następnym etapie pokażę Wam, jak to z tej lewej strony się produkuje następny element.
ponieważ no, to jest zciergane na płasko. 2, 4, 5. Raz, 2, 3, 4. Oczywiście etalaka można zciergać na okrągło, w okrążeniach. Choć jeszcze nie robiłam tego nigdy, ale tak można. Raz, 2, 3, 4 i 5. Raz, 2, 3, 4. Łączymy, odwracamy. Raz, 2, 3, 4, 5. Odwracamy. Raz, 2, 3, 4. Łączymy, odwracamy. Raz, 2, 3, 4, 5. Teraz mamy prawe oczka. Raz, 2, 3, 4. Łączymy. Ostatni, przedostatni raz. I teraz mamy. Raz, 2, 3, 4, 5. Odwracamy. Raz, 2, 3, 4. O tak. Tak wygląda ten etap robótki. Dorobione na ekranie zostały raz, dwa, trzy, cztery, cztery etapy. Tutaj za chwilkę będzie jeszcze jeden etap. Pokażę Wam go za chwilkę. Pięć oczek nabranych. Odwracam robótkę. Przerabiam jako dwa oczka razem na lewo. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa, trzy, cztery oczka. Raz, dwa. Przepraszam, tutaj miało być dwa razy prawe. Raz, trzy. Odwracam robótkę. Raz, dwa, trzy prawe. Odwracam robótkę. Dwa lewe. Razem na dwa oczka razem na lewo. Jedno lewe. Odwracam robótkę. Raz. Dwa prawe. Odwracam robótkę. Dwa oczka razem na lewo. I teraz mam już odwróconą robótkę, już nie wracam na prawą stronę. I teraz muszę z jestem po lewej stronie. Po lewej stronie wygląda w ten sposób. Muszę nabrać sobie tutaj z tego trójkąta narożnego, nabrać cztery oczka, no bo jedno mam. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Cztery oczka. Odwracam robótkę. Przerabiam pięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Odwracam robótkę. To sobie przełożę w drugą stronę. I teraz mam oczka lewe. Raz, dwa, trzy, cztery oczka lewe. I uwaga, przystępuję do łączenia z oczkami na lewym drucie, poprzez to jedno oczko, przerabiając jako oczka na lewo. Przerabiam 5 prawych, 2, 3, 4 i 5. Odwracam robótkę. Teraz mam oczka lewe. Raz, 2, 3, 4. Łączę tym, które mam na drucie poprzez przerobienie dwa oczka razem na lewo. Odwracam. Mam pięć prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwracam robótkę. Wykonuję to tyle razy, ile mam tutaj zlikwidować tego prostokąta. Dwa, trzy, cztery. Łączę
poprzez dwa oczka razem na lewo z tym, które mam na drutach. Odwracam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwracam. Mam lewe. Dwa, trzy, cztery. Łączę z tym, które mam na drutach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwracam i mam teraz oczka lewe. Przerabiam wszystkie. Pamiętamy, że tu każde oczko jakby jest przerabiane. Dwa, trzy, cztery i łączę z tym, które mam na lewym drucie. Faza moja wygląda w ten sposób. Mam tutaj prostokąt zbudowany. Powtarzam operację. Oczywiście tutaj już nie nabieram czterech oczek, jak było w tamtym przypadku, tylko pięć oczek. Wyrabiam je z oczek 2, 3, z krawędzi tego prostokąta niżej. Odwracam robótkę. Przerabiam 5 oczek prawych. Raz, 2, 3, 4 i 5. Odwracam. Przerabiam 4 lewe i łączę. Raz, 2, 3, 4 i łączę z tym, które mam na drucie. Tutaj widzicie, wkuwam się w to, przerabiam na lewo, ciach i zapominam, idę dalej. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Odwracam. Odwracam, wkuwam się. Raz, dwa, trzy, cztery. Łączę poprzez dwa oczka razem na lewo. Raz, dwa, trzy, 4 i 5. Odwracam. Mam teraz oczka lewe. Raz, 2, 3, 4 i 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Tutaj łączę. Raz, 2. 3, 4, jest połączone, odwracam, raz, 2, 3, 4, 5, 5 prawe, teraz mam 4 lewe i połączenie, raz, 2, 3, 4 i połączenie. I muszę jeszcze wykonać tutaj tę operację na tej krawędzi i na tej krawędzi. Więc, co by się nie rozwodzić, biorę tutaj szybko 5 oczek, 2, 3, 4 i 5. Odwracam po nabraniu oczek. Przerabiam je jako prawe, 2, 3, 4, 5. Odwracam, przerabiam je jako lewe, raz, 2, 3, 4, a to łączę z tym, które mam. Faza wygląda tak. Lewa strona, pamiętamy. Ma prawo nie być zbyt ładna. 2, 3, 4, 5. Tak się śmieję. Nie być zbyt ładna, ale lewa strona może nie być ładna, ale powinna być schludna. Teraz mam 4 lewe. 2, 3 i 4. Widzicie, jak mi się kolory zmieniają? Fajnie. I teraz piąte łączę z tym, które mam na drutach. Odwracam. Raz, 2, 3, 4, 5 prawych, odwracam, 4 lewe i jedno łączące. Raz, 2, 3, 4 i jedno, które mi połączy całość, odwracam. Raz, 2, 3, 4, 5, odwracam. Lewe, raz, 2, 3, 4. Łączę poprzez oczka lewe. Mam teraz raz, 2, 3, 4, 5 prawych. Odwracam. Teraz mam raz, 2, 3, 4. I to łączę z tym, które miałam.
No i to mi wychodzi, że muszę zrobić jeszcze jeden. No to ciach, raz, dwa, nabieram z krawędzi. Trzy, cztery i pięć. Odwracam, wykonuję pięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwracam, wykonuję teraz cztery lewe. Raz, dwa, trzy, cztery. Łączę z tym, które mam na drucie. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Odwracam. Odwracam tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Łączę piąte z tym, które jest na lewym drucie. Odwracam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć prawych. Odwracam. Cztery lewe i jedno łączące. Raz, dwa, trzy, cztery. I łączące. Odwracam. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Odwracam. Teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery i łączymy. Odwracam. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I teraz jeszcze odwracam i mamy ostatnie. Raz, dwa, trzy, cztery. I łączymy z oczkiem, jakie było na drutach. Na Waszych oczach powstały, nazwałabym to, dwa piętra wzoru. Wygląda to tak w tym momencie. Widzicie, jak się tworzy trójkąt, prostokąt. Gdy zadecydujemy, że łączymy, że kończymy już naszą przygodę z entrelakiem, wtedy zamyka się też krawądź, która jest jako prostopadła do tej części. To wtedy zamykamy i z jednej, i z drugiej łączymy z oczkami tu i łączymy i zamykamy oczka na samej krawędzi. Robi się to wtedy nam krawędź kończąca robótkę. To jest kostka entrelaka na pięć oczek. I na potrzeby filmu ona jest na 5 oczek. W bluzeczce była na 9, na cieńszych drutach i wzorem. Tutaj w tę kostkę możemy sobie włożyć różne wzory. Możemy warkoczyki, mini warkoczyki, warkoczyk z dziurką. Taka oto kostka entrelakowa powstała za sprawą włóczki Mystery i tego filmu. Zachęcam Was do próbowania entrelaka, do próbowania włóczki Mystery, do próbowania wszystkich wielokolorowych włóczek, ponieważ to jest największa zabawa tworzenie takiej kostki entrelakiem. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję naszego kanału, komentarz, czy Wam się podoba, czy może nie. I oczywiście bądźcie zawsze ze dziewiarką. Do następnego razu. Pa, pa!